dziś odbywa się ostatnie planowe posiedzenie Rady Miasta, zatem jest to doskonała okazja, aby podsumować miniony okres, ale przede wszystkim podzielić się z Państwem pewnymi refleksjami, jakie zawsze nasuwają się w takich momentach. Moje wystąpienie nie będzie jednak dziś takim wyliczeniem prostym wszystkich naszych działań podejmowanych w ostatnich 4 latach, gdyż miałem wiele okazji, aby również z tego miejsca, choćby w sprawozdaniach z działalności w okresie międzysesyjnym, o nich wszystkich Państwu mówić. Szanowni Państwo, kiedy w różnych miejscach rozmawiam o swojej pracy w samorządzie miasta, to zawsze podkreślam, że w dzisiejszej pozycji ustrojowej samorządu gminnego, gdzie i organ stanowiący, i organ wykonawczy pochodzą z wyborów bezpośrednich, to tak naprawdę o sukcesie, o poziomie i tempie rozwoju decyduje jakość współpracy pomiędzy burmistrzem a Radą Miasta. Patrząc z perspektywy tych minionych 4 lat, mogę stwierdzić, że ta współpraca w Słupcy była wzorowa. Nie znaczy to, że nie popełnialiśmy błędów, nie znaczy to, że byliśmy zawsze jednomyślni, bo tak przecież być nie może. Bywały różnice zdań, ale nasze na początku rozbieżne stanowiska przedstawialiśmy przede wszystkim na posiedzeniach komisji, gdzie umieliśmy po niejednokrotnie długiej dyskusji wypracować najlepszy kompromis, najlepszy na dany czas, na dany moment, kiedy posiadaliśmy takie, a nie inne informacje, to potrafiliśmy na dany moment wypracować najlepsze stanowisko, moim zdaniem, które było potem tutaj w formie uchwały na tej sali prezentowane na posiedzeniach Rady Miasta. Odbyliśmy też na przestrzeni tych ostatnich 4 lat setki spotkań indywidualnych, grupowych, już poza tymi formalnymi posiedzeniami, które w efekcie pozwoliły nam także na realizację niezliczonej ilości wielu mniejszych przedsięwzięć organizacyjnych, porządkowych, interwencyjnych, promocyjnych czy okazjonalnych. Samorząd Miasta 7 kadencji pozostawia tym samym po sobie szereg zrealizowanych, niezwykle ważnych dla miasta zadań, ale przede wszystkim dwa rozpoczęte i będące w trakcie projekty realizowane niejako pośrednio i bezpośrednio. Mówię tutaj o rozbudowie szpitala słupeckiego, dla którego Państwo radni uchwaliliście jako pierwsi w naszym powiecie pomoc finansową, czym daliśmy przykład innym, niekoniecznie na to wtedy zdecydowanym samorządom gminnym. Drugie zadanie to rozpoczęcie budowy krytej pływalni, obiektu wyczekiwanego przez Słupczan od ponad 3 dekad, a może jeszcze dłużej. Samodzielna budowa przez miasto pływalni jest przedsięwzięciem bardzo ambitnym, o czym wspominali odwiedzający Słupce i parlamentarzyści, i przedstawiciele rządu, i samorządów różnych szczebli. Przeprowadziliśmy też, jak Państwo pamiętają, trudną i narzuconą nam nagle z góry reformę systemu oświaty, już bez wchodzenia w szczegóły, z takim skutkiem, że nikt z nauczycieli nie stracił pracy, a uczniowie nadal osiągają duże sukcesy. Znaczna ilość miejskich projektów została zrealizowana także dzięki bardzo dobrej współpracy z samorządem powiatu słupeckiego, samorządem województwa wielkopolskiego, a także z innymi instytucjami rządowymi. Wymiernym efektem tej współpracy było pozyskiwanie środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne, ale także na wykonywanie działań bieżących. Dlatego pomimo realizacji wielu kosztownych inwestycji obniżyliśmy przez ostatnie 4 lata zadłużenie miasta o 2 miliony złotych. Kończymy tą kadencję. Myślę, że jestem wyrazicielem nie tylko swojej opinii, z głębokim przekonaniem uczciwej, twórczej i efektywnej pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności. Oczywiście, tak jak mówił przede mną Pan Przewodniczący, zawsze można powiedzieć, zresztą można to zrobić w każdej gminie w kraju, że można było więcej, lepiej, szybciej, efektowniej, może efektywniej, ale rzeczywistość tak naprawdę weryfikuje te wszystkie nasze zamierzenia, tym bardziej, że mamy do czynienia z powolną, stopniową, ale jednak zawsze postępującą centralizacją zadań. Ale praca w samorządzie, Szanowni Państwo, moim zdaniem ma tylko sens wtedy, kiedy wciąż stawiamy sobie nowe cele. Na bieżąco korygujemy
ich listę oraz harmonogramy realizacyjne. Ciągle mamy kolejne dobre pomysły, a przede wszystkim chęć do ich realizacji. Szanowni Państwo, pozwolicie, że tą część mojego wystąpienia na tej skądinąd szczególnej sesji wykorzystam, aby złożyć podziękowania tym wszystkim, z którymi przez te 4 lata pracowałem i współpracowałem. Dziękując, przywołuję w tym miejscu także ogromny wkład każdego z Państwa w prace służące rozwojowi naszego miasta. Dziękuję przede wszystkim za współpracę Państwu radnym z przewodniczącym panem Andrzejem Szymkowiakiem na czele. Dziękuję za wzajemny szacunek, za zaufanie, za poszanowanie i to, o czym mówiłem, za umiejętność wypracowania wspólnego stanowiska. Dziękuję także za wiele inicjatyw z Państwa strony i ta współpraca z Państwem w tej kadencji na zawsze pozostanie w mojej pamięci. Wspominając jego osobę, dziękuję również za owocną, twórczą pracę na rzecz rozwoju Słupcy, za wiele pomysłów, które jeszcze realizujemy, mojemu niezapomnianemu zastępcy, panu Tomaszowi Garszce. Dziękuję za profesjonalny nadzór nad sprawami finansowymi pani skarbnik Mirosławie Koziorowskiej, szczególnie w tym okresie, kiedy trzeba dbać o indywidualne wskaźniki, zarówno jeśli chodzi o dochody bieżące, wydatki i wskaźniki dotyczące możliwości zadłużenia, tym samym wsparcia środkami zewnętrznymi realizowanych przez nas zadań. Dziękuję za czuwanie nad wszystkimi sprawami organizacyjnymi miasta pani sekretarz Beacie Wyderkiewicz. Dziękuję jej za profesjonalne zarządzanie urzędem nad wieloma sprawami. Pani sekretarz sprawowała pieczę, można powiedzieć, osobiście i zawsze z dużym zaangażowaniem. Dziękuję za pracę i współpracę wszystkim pracownikom Urzędu Miasta w Słupcy, za te codzienne przede wszystkim działania, nie za te spektakularne, które trafiają gdzieś na pierwsze strony gazet, ale za te bieżące rozwiązywanie wielu problemów, też za działania interwencyjne wykonywane nierzadko w dni wolne od pracy, a bywało, że i również w okresie nocnym. Dziękuję wszystkim byłym i obecnym dyrektorom, kierownikom oraz kadrze wszystkich podległych miastu jednostek organizacyjnych, szkół, przedszkoli i zakładów budżetowych. Proszę mi wybaczyć, że nie wymieniam tutaj wszystkich Państwa z imienia i z nazwiska, choć na to naprawdę zasługujecie. W sposób szczególny chciałbym też podziękować mieszkańcom Słupcy, którzy wielokrotnie służyli pomocą, doradzali, a także z troską interweniowali w istotnych dla siebie sprawach. Dziękuję też wszystkim mediom za promocję naszych działań, za bieżące relacje i konstruktywną krytykę. Dziękuję jeszcze raz wszystkim tym osobom, które w trudnych momentach i w tych łatwiejszych służyły mi często bezinteresowną pomocą. Te 4 lata, ten czas na pewno nie był stracony i pozostanie na zawsze w mojej życzliwej pamięci. Na koniec życzę wszystkim Państwu zdrowia, wszelkiej pomyślności, realizacji zamierzeń. Dziękuję za uwagę.